Zdrowia. No zdrowia nie za tysiąc, nie za milion, nie za miliard, tylko za trylion. Subskrybujecie? Dziękuję bardzo. No jest coś nieprawdopodobnego. Teraz socjaliści, Bernie Sanders i czyli Piasecki, taki Żyd polsko-litewski, żyjący w Ameryce, milioner, 80 lat ma, no startuje na prezydenta, i Elizabeth Warren, kobieta, która oszukiwała, że jest z pochodzenia Indianką, dostała się na Harvard. Harvard to jest tam, gdzie ten film był Love Story, czyli dwóch oszustów, dwóch najgorszych, to jest karykatura po prostu polityków. Co oni robią, żeby osiągnąć socjalizm, no i zostać wybranymi, tak jak w Wenezueli? Wszystko obiecują za darmo. Między innymi obiecują szkoły. Szkoły, no to znaczy chcą płacić za pożyczki. Chcą płacić za pożyczki. Czyli 1,5 tryliona dolarów. To są sumy nieprawdopodobne. Jak to się wszystko stało? No to się stało w ten sposób, że no państwo zaczęło się wtrącać w to wszystko. Pięciokrotnie wzrosła suma, czy pieniądze w pożyczkach studenckich pomiędzy 2003 a 2018 rokiem. Czyli to jest 15 lat i pięciokrotnie jest więcej pieniędzy pożyczonych niż było. W 2010 roku Waszyngton zaczął gwarantować pożyczki. No i to się zaczęło, No i socjaliści mówią, że co zrobić? Umorzyć. Socjaliści mówią, żeby umorzyć. No i milenialsi, czyli ci wszyscy tam 20, 30, 30 paroletni ludzie, oczywiście mówią, że trzeba umorzyć. No to, że będą płacili 110 swoich podatków w zarobkach, no to nie ma znaczenia. No i to jeszcze gorsze jest to, że w zasadzie te wszystkie 1,5 tryliona dolarów, no to 80% z tych pieniędzy pójdzie do najbogatszych ludzi w Ameryce i tak. Nie do tych najuboższych, nie dla robotników i chłopów. Robotnik, chłop, który płaci najmniejsze podatki, no bo ma odpis od podatków 24 tysiące dolarów, także on nie płaci podatków, no ale to cokolwiek tam płaci, no to on będzie płacił jeszcze więcej niż do tej pory. Jak to się stało? No cała ta era tych koledzy i uniwersytetów w zasadzie w Ameryce się zamyka. Teraz się zamyka. Zmiany są nieprawdopodobne ze wszystkim. Tak pomyśleć, te telefony komórkowe, kiedy się zaczęły 20-30 lat temu, komputery osobiste, te pecety jakieś 30-40 lat temu. No i dzisiaj te smartfony, te wszystkie telefony mądre, które wyparły telefony głupie, no całe społeczeństwo się zmieniło. Ateizacja, laicyzacja podchodzi nieprawdopodobnie, moralność się zmienia, no ale młodzież została wpędzona w pożyczki, została wpędzona po prostu w... No i sama się wpędziła. Jak to się wszystko stało? No, te wszystkie uniwersytety i koledzie, no to tak do 1860 lat, czyli powiedzmy do tej wojny secesyjnej, wojny domowej, jak to ludzie mówią, kiedy północ walczyła z południem, no i teraz te pomniki wszystkich tych generałów z południa usuwają w Ameryce, no to do tego czasu, no tak jak i w Polsce i w całej Europie i wszędzie, no to koledże i uniwersytety to były po co? No były po to, żeby to były takie przygotowania, wyższe uczelnie dla księży, dla pastorów, dla prawników, dla ludzi, którzy powiedzmy potrzebowali najwyższego wykształcenia, jakie tylko jest możliwe dla społeczeństwa. No i zaczęli później już po wojnie patrzeć, że no trzeba by było coś innego zrobić, że to nie tylko są pastorzy, księża i prawnicy, no ale trzeba by było wyjść z wykształceniem do ludu. No i taki boom nastąpił w Ameryce po
II wojnie światowej, kiedy te wszystkie pieniądze zaczęły wpływać, powiedzmy, państwowe z podatków, zaczęły wpływać w pakowanie w wyższe uczelnie, w koledże, no i wykształcenie społeczeństwa. No i na dzień dzisiejszy to jest już karykatura, to jest już po prostu karykatura, to jest nadmiernie droga karykatura wszystkiego. No i cały ten rynek się powoli zasysa, no i cały ten coraz mniej ludzi po prostu idzie na te uczelnie. Po pierwsze nie ma młodzieży, nie ma ludzi, no a po drugie ludzie zauważyli, że to się nie opłaca. No i ma bardzo duży efekt społeczny i kulturowy. Taki autor Weder, on napisał w 2004 roku, napisał taką książkę, jak się złamać finansowo, idąc do koledżu. I taki drugi tytuł to był: dlaczego koledże kosztują za drogo. W 2005 roku dla odmiany ministerka edukacji wzięła go do takiej grupy, no i ta grupa w zasadzie to miała taką nazwę, żeby zreperować obietnice i wyższa edukacja w Ameryce. No to takie było założenie. To już w 2005 roku, 15 lat temu, ludzie widzieli, co to nadchodzi, no ale nikt się nie spodziewał, że ktoś będzie obiecywał, żeby $1,5 triliona długu, no a jeszcze nikt się bardziej nie spodziewał, że ktoś będzie sugerował, żeby te $1,5 triliona zlikwidować, no i w zasadzie zapłacić podatkami. Także to jest makabra, makabra. No od późnych lat 40. W Ameryce, w latach 40., 1940 w Ameryce to 5% ludzi miało wyższe wykształcenie, no czyli było tak 1,5 miliona ludzi na ten w tym czasie, czyli nie tak dużo. No ale co się stało? Był taki GI Bill, czyli ci wszyscy żołnierze, którzy tam walczyli, no i wracali z powrotem z Europy, z Pacyfiku, no to państwo nie wiedziało, co z nimi robić. Oni tam popatrzyli się na świat, nie wszyscy pracowali, no to Washington pomyślał, że w ramach takiego, powiedzmy, premii za tą służbę, no to zaczęli oferować studia, no i już w ciągu trzech lat 49% wszystkich studentów na uczelniach amerykańskich, czyli połowa studentów na uczelniach amerykańskich, to byli żołnierze. I to już było 2,2 miliona studentów. No i większość tych studentów, kiedy skończyła studia, no to oni tam skończyli te studia w latach 40., 50., no to spodziewała się, że ich dzieci też będą kończyli studia. No i wtedy Washington ciągle to pchał. W 1958 roku był taki budżet, narodowy budżet ochrony edukacji, czyli znowu pieniądze poszły w to. No i później w 1965 roku znowu był następny. To była akty wyższego wykształcenia, czyli powiedzmy prawo wyższego wykształcenia, prawo jako kongresu. Czyli to wszystko kongres ustalał, że powiedzmy trzeba coś zrobić, żeby Amerykanie mieli wyższe wykształcenie. W 1970 roku to już było 12 milionów młodzieży na amerykańskich uczelniach, a w 2017 20 milionów. Także 20 milionów było na uczelniach. No i w międzyczasie co się jeszcze działo? To się działo to, że pośrednio to Washington daje i dawał pieniądze, powiedzmy, na badania
na badania, na wszystkie programy badawczo-rozwojowe, czyli na wszelakie politechniki, na inżynieryjne, no to daje, żeby tam wymyślali jakieś teflony, komputery, półprzewodniki, tranzystory i tak dalej, i tak dalej, żeby ten cały, te wszyscy ci ludzie, którzy robią tam różne doktoraty, żeby przy okazji coś wymyślali dla wojska z reguły, dla państwa, no ale później z jakąś taką uprzemysłowieniem, z taką możliwością uprzemysłowienia, to 50 miliardów wydali w 2016 roku. No to jest w porównaniu do 1,5 triliona, no to jest coś, no ale to jest powiedzmy 5% tych pożyczek. No i oni dawali te pieniądze, dawali. No i wszyscy myśleli, że jak będzie państwo dokładało do uczelni, no to uczelnia się zacznie robić jakaś taka bardziej skromna, bardziej oszczędna i tak dalej, i tak dalej. Ale i dawali też nisko oprocentowane pożyczki. No kiedy dawali nisko oprocentowane pożyczki, no to wszystkie te koledzie to zaczęły budować stadiony, zaczęły budować biura, zaczęli przyjmować urzędników, a nie profesorów. No i w latach 70., powiedzmy statystycznie w 1958, no to cała opłata za studia, średnia opłata to była 16% średnich zarobków. Teraz w 2016 to średnia opłata za studia to jest 70% średnich zarobków amerykańskich. Także to ponad cztery razy jest więcej niż ludzie w prawdziwych, zarobionych pieniądzach muszą płacić. No i całe te armie administratorów, zarządców, wszystkich doradców i tak dalej, którzy kompletnie nie mają nic wspólnego. Dzisiaj 30% Amerykanów ma jakiś tam stopień co najmniej czteroletniej uczelni, no ale to nikt burżujem, czy kapitalistą, czy superbogatym z tym nie będzie, szczególnie jeżeli ma jakiś stopień czy degree w angielskim, czy w socjologii. W zasadzie dzisiejsza ekonomia to nie ma tyle miejsc pracy, żeby wszystkich tych socjologów i wszystkich tych nauczycieli angielskiego wessać. To jest po prostu za dużo tych ludzi. To jest kiedyś, no to jeżeli ktoś był tam nauczycielem czy socjologiem, no to jeden na 100 czy jeden na 80, a teraz jeżeli jest 30, no to 3 na 10 to już może mieć. Także dzisiaj takim kawałem ogólnym to jest to, że tam czy barista, no to nazywają tego, co kawę nalewa w barze, czyli ten kawiarniarz czy kawowy, no ale to nie jest śmiech na sali, dlatego że oni mają potężne pożyczki. No wszyscy ci, co pracują na jakichś tam w piekarniach, czy w kawiarniach, czy jako kelnerzy, którzy mają pożyczki, no to są te pożyczki do spłacenia. No i to jest cała ta generacja, która w zasadzie, tutaj to nazywają ich piżamowi chłopcy, czyli ludzie po 20-35 lat, którzy ciągle łażą w tych piżamach, no i mieszkają w piwnicach, czy tam rodziców w ich domach. Także nie są w stanie wyprowadzić się, nie pracują, nie zakładają rodzin, dzieci się nie rodzą, domów nie kupują, bo nie mają pieniędzy. No i jest powiedzmy jeden wielki rozpad normalnego społeczeństwa. Przez ostatnie 20 lat w tej formie na dzień dzisiejszy cały ten system nauczania, no to jest taki dinozaur, można powiedzieć. To po prostu nie tylko dinozaur, ale bardzo kosztowny dinozaur. Nad
przebudowany, te uczelnie czy te kursy czasami, które są oferowane, no to ludzie się śmieją, że tam oferowanie, powiedzmy smakowanie wina czy granie na flecie, no uczelnia, która kosztuje po 40, 50, 60 tysięcy, te kursy, które daje, a ludzie płacą i rodzice myślą, że płacą za coś dobrego, a później te dzieciaki wychodzą, no i mają po 50, 60, 80, 100 tysięcy pożyczki, w międzyczasie też jeszcze płacili 10, 50 tysięcy, no i to jest jeden wielki no burdel, można powiedzieć. I teraz nadchodzi to, że wszystkie te dzieci, powiedzmy, był ten baby boom, czyli dzieciaki się rodziły po wojnie, później w latach, czyli tam 40 lata, 50, później były ten drugi, ta fala tych dzieci, które miały dzieci, no ale teraz akurat wszystko powoli spada. W ciągu 7-8 lat to ilość tych studentów na amerykańskich uczelniach to będzie 13 do 15% mniej tych, którzy mogliby studiować. Większość tych koleży oferuje, można powiedzieć, programy komputerowe bez przychodzenia do uczelni. Bardzo dużo uczelni ściąga zagranicznych. Chińczycy, komuniści wysyłali przez ostatnie 15-20 lat setki tysięcy Chińczyków. Oni płacą za tych Chińczyków. Dużo rodziców, w zasadzie ta odwilż taka chińska, no to zrobiła bardzo dużo milionerów w Chinach i większość tych bardzo, bardzo bogatych ludzi wysyła te swoje dzieci na uczelnie amerykańskie, no ale to się wszystko zaczyna kończyć. Amerykanów rodzi się coraz mniej. Chińczycy teraz zaczyna się ta powrót do Chin, no bo oni już wyssali tą wiedzę, którą mogli. Nauczyli się tego wszystkiego, którzy mogli. Także sytuacja jest dosyć dziwaczna. No ale rząd zrobił to samo, rozwalił tak samo, jak rozwalił domy, czyli pożyczki. W latach tam 80. państwo się wtrąciło w to, żeby dawać wszystkim pożyczki, bo kiedyś to było tak, że każdy musiał mieć powiedzmy 20% zadatku, żeby dostać 80% z banku. Także jakby nie spłacał, no to bank sprzedawał dom, konfiskował te 20% i tak dużo nie tracił, ale było bardzo mało ludzi, którzy byli w stanie odłożyć 20%, także było bardzo mało chętnych do kupowania, no to jeżeli było mało chętnych do kupowania, to ci, którzy sprzedawali, nie mogli za bardzo sprzedać za dużo, no bo była to podaż i popyt. I tak samo na tych uczelniach, jeżeli jest za dużo kasy, to wszystko rośnie. W Ameryce przez ostatnie 30 lat, no to te tuition, czyli te opłaty szkolne, no to wzrastały 2-2,5 razy szybciej niż powiedzmy inflacja państwowa. No i dlatego w latach 60. powiedzmy, tak jak wspominałem, za uczelnię płaciło się średnio tam 15% ze średniej płacy rocznej w tym czasie, a teraz się płaci 80. Także że to są kompletnie inne proporcje. No wiadomo, że te wszystkie uczelnie, te Ivy League, czyli te historyczne, najstarsze uniwersytety, czy wszystkie te super, super drogie i bogate koledże humanistyczne, gdzie idą dzieciaki, ludzi, którzy po prostu mają od groma pieniędzy, no to one przetrwają, ale cała ta reszta, która się zbudowała na tych pożyczkach państwowych, no to będzie jakiś kryzys. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, można nacisnąć dzyń dzyń. Piszcie pytania, piszcie sugestie, rozsyłajcie na Facebookach, rozsyłajcie na Wykopach, gdzie się da. I do następnego.